cały tydzień uczulałem zespół, że to będzie bardzo ciężki mecz. Na pewno całkiem inny mecz niż ten z Ruchem i rzeczywiście tak było. Nie tak do końca chcieliśmy ten mecz rozegrać, ale gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Nie wiem, jakieś fatum na nas trochę chyba. Oczywiście to nie jest tłumaczenie. Absolutnie jestem daleki od tego, ale jak nie czerwone kartki, co dwóch środkowych obrońców nagle łapie kontuzję. Sam się zastanawiam, co z tym wszystkim, co o tym wszystkim sądzić, o może w ten sposób. To szanujemy ten punkt. Oczywiście chcielibyśmy trzy, ale tak do końca nie wiem, czy z przebiegu meczu byśmy na te trzy punkty zasługiwali. Oczywiście materiał wideo, analiza dogłębna, bo czekają nas kolejne trudne mecze i zrobimy wszystko, żeby się do nich jak najlepiej przygotować. Dziękuję. No cóż, my na pewno jesteśmy bardzo źli na taką sytuację, że nie wygrywamy u siebie kolejnego meczu. I jedno, co na pewno ciśnie się na usta, to wściekłość i złość, bo przed własną publicznością nastawialiśmy się na trzy punkty i na to, że musimy rozegrać dobry mecz, a przede wszystkim skuteczny, żeby zdobyć trzy punkty i dalej myśleć realnie o tym, żeby utrzymać się i żeby złapać serię. Co na pewno cieszy, to to, że nie tracimy bramki, ale na pewno smuci to, że nie zdobywamy tej bramki. To jest na pewno nasza bolączka, bo zbyt mało tych bramek w takiej trudnej sytuacji, jak jesteśmy, zdobywamy, a tak naprawdę wiemy, że tutaj nawet zwycięstwa po 1-0 dają te trzy punkty i to jest jakby dla nas taki priorytet i cel. Na pewno oglądając też na żywo mecz Zagłębie Ruch, wiedzieliśmy, że to będzie inny mecz niż te derby, które rozegrało Zagłębie. Przygotowaliśmy się do tego meczu solidnie i chcieliśmy ten mecz bardzo mocno wygrać. I takie było nastawienie, i taki był przekaz, i drużyna naprawdę chciała to zrobić, ale tak jak tutaj Marcin już powiedział, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Stworzyliśmy za mało tych sytuacji takich bardzo dobrych. W polu toczyliśmy taki bój z różnymi fazami przejścia do ataku, do obrony, ale one nie były takie, jak sobie życzyliśmy. Brakowało tego przyspieszenia na połowie przeciwnika, brakowało wygrywania pojedynków, tworzenia przewagi i doprowadzania do tej finalizacji. Zbyt mało tego było. Na pewno po części z tego względu, że przeciwnik dobrze był zorganizowany, a z drugiej strony byliśmy za mało tacy odważni w tym wszystkim i skuteczni. I na pewno tutaj jest złość w tym wszystkim i dalej trzeba grać, dalej sezon się toczy, ale to nie jest tak, jak sobie planowaliśmy, tak jak myśleliśmy i tak jak się nastawialiśmy i na pewno ta wściekłość jest i ona na pewno nie zniknie, bo patrząc na to, jak się prezentowaliśmy w sparingach, jak funkcjonowaliśmy w ofensywie, wydawało się, że wszystko będzie pozytywnie w lidze, a tutaj w lidze zdobywamy bardzo mało bramek i tutaj kurczę, szczególnie cały zespół musi pamiętać o tym, że bronienie to jedno, ale zdobywanie bramek to drugie i tutaj nie ma jednego winnego za to, jesteśmy my wszyscy winni temu i to jest na pewno smutne, że tych bramek nie zdobywamy. Pomimo takich sytuacji, może nie stuprocentowych, ale wytwarzanych, dużej ilości uderzeń, tego nastawienia, ale konkrety. Konkrety mówiłem to po pierwszym meczu naszym tutaj ze Skrom, później w kolejnym i tak dalej, i tak dalej. Mamy taką serię, a nie inną i to jest na pewno tak smutne, że mając wiele okazji do tego, żeby zdobyć bramkę, nie zdobywamy i to jest na pewno to, czego brakuje. Jak nie zdobędziesz bramki, a nie stracisz, to każdy chyba to wie, że zdobędziesz jeden punkt. Dlatego zdobyliśmy dzisiaj jeden punkt i tyle. Trzeba dalej funkcjonować, pracować, pamiętać o tym, że liga dalej trwa. Jak to mówi się, że dopóki jest nadzieja, to trzeba walczyć. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i tak trzeba do tego podchodzić, nic więcej.
Dziękuję. Dziękuję, to są pytania. Ja poproszę Wojtek Tygarka, Radio Weekend FM. Panie trenerze, po poprzednim spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała mówił Pan o tym, że w realnych meczankach liczyła się jeszcze bardzo utrzymanie, potrzebuje w dwóch najbliższych spotkaniach 6 punktów. Tymczasem już pierwsza część tego planu nie została zrealizowana, druga twierdzę, że będzie jeszcze trudniejsza. No i również na tej samej konferencji powiedział Pan o tym, że w kategorii cudu trzeba utrzymanie Chojczanki traktować, więc jak dzisiaj Pan tę sytuację określił, czy są jeszcze jakieś określenia, które można użyć? Musi się wydarzyć jeszcze większy cud, czyli musimy po prostu wygrać seryjnie i tak jak seryjnie teraz nie wygrywaliśmy, tak musimy seryjnie wygrać. No wie Pan, mecz rządzi się swoimi jakimiś historiami i trzeba wierzyć, że te historie będą dla nas pomyślne. No, przed meczem jeszcze nikt nie wygrał, musimy wyjść na boisko i pracować dobrze, mądrze, a przede wszystkim skutecznie. I na pewno dalej musi stać się ten cud, no i Pan to wie i ja, że to jest bardzo trudna sytuacja, ale my wszyscy na nią zapracowaliśmy i my wszyscy jakby musimy brać za to odpowiedzialność i się zliczyć z tym, jaki wynik jest.